To co, zaczynamy? Przebój roku nagrodzony w Opolu. Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Wojciech Młynarski. Śpiewa Wiesław Golas. Treść aktualna upalnym latem i mroźną zimą. Tak, ta piosenka to bohater dzisiejszego odcinka. Wojciech Młynarski napisał tę pieśń jako satyrę na pijaną Polskę. Lecz jak to bywa z przewrotnością losu, satyra zmieniła się w hymn. A jak to było w tych latach 60., 70., kiedy powstawała piosenka? Polska, mimo że nazywana była najweselszym barakiem bloku wschodniego, to i tak była szara i sierżmiężna. Po ulicach, oprócz nielicznych samochodów, jeździły furmanki. Cały czas trwała odbudowa zniszczeń wojennych. Propaganda PRL-owska wmawiała, że socjalizm to najlepszy z możliwych ustrojów. Miłość ze Związkiem Radzieckim jest wieczna i wzajemna, choć wszyscy i tak wiedzieli, że to nie miłość, a patologia. W sklepach coś bywało, ale jednak najczęściej były braki. Bez znajomości nie można było nic właściwie załatwić. Cały naród cierpiał na, jakbyśmy to dziś powiedzieli, zespół trwałego stresu pourazowego. Wojna skończyła się zaledwie 20 lat wcześniej. Wciąż żywe były wspomnienia. Jak w tych okolicznościach leczyć ból istnienia? Jedynym dostępnym lekiem był alkohol. Czy można pracować, gdy człowiek umiera z pragnienia? No, nareszcie fajrant. Już tam ktoś dobry zadbał, żebyśmy się za bardzo nie wysuszyli. A susze u nas w kraju okropne, szczególnie w soboty i w poniedziałki. Chyba że klimat się zmieni, a na to się zanosi. A jak wyglądała wtedy Warszawa? Popatrzcie. Ziemie w Warszawie są różne, pszennych mniej, więcej ziemniaczanych. Po wodę czasem dalej się chodzi jak u nas. Z tym gadaniem o innym miejskim życiu to dużo przesady. Ruch przyznać trzeba duży. Psy czujne. W samiutkim śródmieściu myślicie pewno całkiem inaczej. Dajcie spokój, tak gadają ci, co chcą chłopa z miastem poróżnić. I w takich okolicznościach przyrody Wojciech Młynarski, współpracujący wtedy z kabaretem Dudek Edwarda Dziewońskiego, napisał tę satyrę na pijaną Polskę. Muzykę skomponował jeden ze starszych panów z kabaretu Starszych Panów, czyli pan Jerzy Wasowski, a piosenkę, a raczej pieśń, wykonał w kawiarni Nowy Świat we wspomnianym kabarecie Dudek Wiesław Golas. Znany z ekranu jako kapitan Sowa, Tomuś Czereśniak w Czterech Pancernych, nie piskaj Tomuś, nie piskaj, Ogniomistrz Kaleń czy kierowca w serialu Droga. Czy zdawaliście sobie sprawę z faktu, że Wiesław Golas zagrał w ponad 80 filmach, a urodził się w 1930 roku? Miał 9 lat, jak wybuchła II wojna światowa. Jego ojciec, przed wojną ogniomistrz, przeżył kampanię wrześniową, ale zginął w 1942 roku w lubelskim Majdanku. Młody Wiesław przystąpił do szarych szeregów, nosił bibułę, kradł broń i podczas jednej z akcji w grudniu 1944 roku złapali go Niemcy. Był przesłuchiwany i torturowany. Na szczęście w styczniu 1945 roku Niemcy wypuścili więźniów i uciekli. Mnie lali, bili, ja tam leżałem, tam klęczałem na podłodze. Tam sobie wyciągali bułeczki, tutaj dalej, ha, 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 i znowu od początku. I taką wyciągali szafę, widział takie grube na haje, takie. Tą wziął, nie tą cieńszą, to się bierze na rękę, tylko tą grubszą. No i mnie tam wykręcili ręce pod ścianę, musiałem wejść głową w ścianę. No i mnie raz i drugi raz taki był drąg. Tak czułem, a później to jest jakby żletko, takie ciach. Przecinki już się nie czuły, nie zlętwiałem zupełnie. Trochę szczegółów z życia prywatnego. Pierwszą żonę poderwał w Zakopanem, o czym piosenkę napisał Sławomir. Oczywiście to żart. Ale prawdą jest, że żonę poderwał w Zakopanem, tańcząc z nią rock'n'rolla. Przyszła z kim innym, wyszła z Wiesławem. Aleksander Bardini, jego nauczyciel i mentor, bojąc się, że Golas odda się życiu rodzinnemu, zaniedbując scenę, ostrzegał go przed małżeństwem, do samego ślubu powtarzając mu: Wiesiek,
jeszcze możesz się wycofać. Wiesław Głaz był niezwykle utalentowany. Jego dyrektor teatru dramatycznego, Gustaw Holoubek, komplementował go mniej więcej tak. Wiesiek mógłby zagrać każdą rolę. Magda Zawadzka uważała go za zwierzę sceniczne, bo się nie przygotowywał do roli, a zdawał się na swoją intuicję i samo wychodziło. Jego rola Papkina w Zemście to według niej wzorzec Papkina ever. Druga żona, którą poznał w zakładzie fotograficznym, mówi, że prywatnie Wiesiek wcale nie jest zabawny. Często przypomina chmurę gradową, bywa bardzo impulsywny. Cóż, wszystkie Wieśki tak mają. Wiesław Gołas współpracował z gigantami. Jeremi Przybora, Jerzy Dobrowolski, jego kolega z roku, Wojciech Mynarski, Edward Dziewoński. Wiesław był współzałożycielem kabaretu Koń, członkiem kabaretu Dudek. Na pewno pamiętacie skecz z Janem Kobuszewskim i Wiesławem Michnikowskim, Wężykiem. Występował także w kabarecie starszych panów, tańcząc upiornego twista. Ja tylko jasna śmiska, piekielnego pana twista. Nie piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Córka Wiesława Gołasa, Agnieszka Gołas, autorka książki Na Gołasa, mówi, wspominając ten etap w życiu ojca, gdyby starsi panowie jeszcze istnieli, zostaliby zakrzyczani przez wszechobecną dosadność, hałas, epitety, byle jakość. Nie odnaleźliby się we współczesnej Polsce, byliby za cisi ze swoim delikatnym dowcipem i piękną polszczyzną. Ciekawe, czy podzielacie tę opinię. Nagadałem się, pora na piosenkę. Tym razem nie będę przerywał, jak w poprzednim odcinku, bo skoro znacie już cały background, to na pewno inaczej też spojrzycie na nią niż do tej pory. Posłuchajmy. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma, w tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym, w tygodniu nic się nie przydarzy, bo i z kim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus. I raz na jakiś czas w Polskę idziemy, drodzy panowie, we Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za drone żony. Było, nie było. To głupie ryło. W ten dziób spragniony świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak konia. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu, w tygodniu, bracie, wolno goisz kaca fest, bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż, a wyżej nerek nie podskoczy sam pan wisz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym, i nagle coś się w tobie budzi jak w dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. I pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodak, dzia! Czerwone maki, serce, ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, to popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną
kotlet schabowy, panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej, święty krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy. Bracia rodacy, tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu kołdą spływa cham lub bohater. Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani. I znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa łąża czy na chłop nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Kilka cytatów z piosenki Wyjaśnię. W tygodniu, bracie, wolno go i szkaca fest, bo czy się stoi, czy się leży, jakoś jest. Co to znaczy, czy się stoi, czy się leży, jakoś jest? Otóż w PRL-u konstytucja przewidywała, że obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mają prawo do pracy, to znaczy prawo do zatrudnienia za wynagrodzenie według ilości i jakości pracy. Teoretycznie nie było czegoś takiego jak bezrobocie. Zarobki były marne, ale były. Stąd też funkcjonowało powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Kolejny cytat, który może być zagadkowy dla współczesnych widzów. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. Barchanowe żony to taki skrót myślowy. Żony w barchanowej, ciepłej, ale skądinąd brzydkiej bieliźnie. Naprawdę mało seksowne. Kolejny cytat, który być może jest niejasny. W pracy jest mikro, mikro i przykro, tu gołdą spływa cham lub bohater, polska sobotnia alternatywa. Gołda. Co to jest gołda? Gołda to rzadko obecnie używane określenie taniej i podrzędnej jakości wódki. Jeszcze jeden cytat. Nikt złego słowa łomża czy nakło nam nie bałaknie. Co to znaczy bałakać? W gwarze lwowskiej zwykłe mówić, a w ogóle na Kresach Wschodnich to słowo było używane jako synonim słowa narzekać. Mam nadzieję, że nikt nie będzie bałakać na dzisiejszy odcinek. Jeszcze może inne wykonania tej piosenki. Nie wiem, czy wiecie, że Kazik nagrał piosenkę W Polskę Idziemy. Zobaczcie. Link do całej piosenki oczywiście znajdziecie pod filmem. Chciałem powiedzieć, że my z kolegami z kabaretu to również mierzyliśmy się z tym utworem w programie To było grane. I nagle coś się budzi w tej jak w dym. W Polskę idziemy, w Polskę idziemy, bracia rodacy. Tu się psia nędza, nikt nie oszczędza, odpoczniesz pracy. I na koniec jeszcze jedna wersja, nie wykonywana przez Wiesława Gołasa, a przeze mnie. Cicho! Czerwone maki, serce ojczyzna, trzaska w koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowy.
kolan, z twarzą wtuloną gotlet schabowy panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów i sokołów, a potem znów się przystopuje i znów gaz, i społeczeństwo nas szanuje, lubią nas, uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerp, ale dusza, znany fakt. W nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska, równać krok. W Polskę idziemy, w Polskę idziemy. Nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy. W pracy jest mikro, mikro i przykro. Kugą dą spływa chan lub bohater. Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa łomża czy nakłonam nie wałaknie, jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka kultowego przeboju kabaretowego, kliknij pod filmem subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żeby cię informował, jak będzie nowy odcinek. Jeśli uważasz, że warto, daj lajka, bo to zwiększa zasięgi i film może dotrzeć do większego grona odbiorców. Napisz komentarz, skrytykuj, pochwal, a może jest przebój, który chciałbyś zobaczyć w tym cyklu. Proszę, tak, napisz coś do mnie. I na koniec jeszcze informacja. Cykl kultowy Przeboje Kabaretowe realizuje w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.